każdej porażki trzeba wyciągnąć jakiś wniosek, bo tak, no, ta porażka nie ma sensu. No tak, ale to można, mówię, cicha, można, no, przegrałeś i nawet nie wiesz dlaczego, to jest najgorsze. Ja przegrałem, tak, wiem dlaczego, to i wyeliminujemy te rzeczy, no to wtedy ma sens nawet ta przegrana. No tak, no ale przez niebie zanalizował tydzień do następnego meczu, nie? Biało-czerwoni Polska! Biało-czerwoni Polska! Prowadzą 2-0. Jedną Kobza i jedną kto? Sylwano? Nic? Przyjemny. Chłopaki grają, to ja tutaj jestem z nimi. Znasz? Dobra, spróbuję. Dlatego Sylwek nie ten, bo jeszcze Sylwek też się odzwoni na pewno. Nie odbiera. Co ty mówisz? No co ty gadasz? Ale ukryszyły, to znaczy co, jakieś naprawdę porządnie? No kurde. Kurde, no. Co tam się stało? Sylwek dostał zęby i ma połamane 4 zęby przednie. O ja pierdolę. Ty, no ale no kurde. Getry najpierw. Krzysiu. Jeden. Ty mokre są. Mokre? Gospodagę. Gdzie jest gospodagę? Nie, panowie, wilgotne, lekko to wszystko. Jego pot jest jeszcze bardziej. Po 10 minutach już się leje. Taki na ramię broń. Sławek. Wychodzisz z ten. Co? Bez tej mocnej? Mocna, no taka sama odpowiedź. Dla konia? Nazwę jest skręt na tą osadę. Jestem czarnym koniem chyba, nie? Tak. Nie wiem jak to działa i... Jak to się kłania, dobra. Nie, już jesteś? Później, wiecie, ja to tylko na kolano. To tak mamy... Rozrzewa czy chłodzi? Takie znieczulenie bardziej. Tak mi się wydaje. To taka jest bardziej taka kojąca później, bo wysiłku, jak ból. Bardziej takie żelowe jest, wiesz, tak jak żelec, czujesz takie chłodzące, kojące. Sylwek tylko się uśmiecha. A nie, rozgrzewające jest napisane, no. Sławek, masz WD 40? Ładna pogoda, panowie, gramy. Bez względu na pogodę gramy. Tak, ale dzisiaj szczególnie, wykorzystać ładną pogodę. Nada się tutaj dużo. Odwrócić się, patrzymy na piłkę. Wiatrem idzie. Dobra, ustawi. Obrot! Nasze nierówne boisko. Paul! Boisko nierówne. I łapiła! Henia skarka. Cisza. To boisko jest nierówne, nie musisz, nie możesz czekać, nawet aż się odbije. O Boże, nie zabij się. Panowie, boisko jest bardzo kiepskie, twarde, nierówne. Czemu tak rzadko na mnie graliście, panowie? Ten obrońca tej po prawej stronie, jakiś nie wiem, nasyrytowany, przecież on nie umie piłki kopić. Dajcie łasę po raz. Nie wiem, czy tam bawiasz na miejscu, no dwa gole strzeli chłopak, no. To tam dobrze się znajduje, dobrze się czuje. Oczywiście, no, mógł jeszcze trzeciego strzelić. No mógł pięć, no ale... Oczywiście, nie masz warunków, ale właśnie dlatego, wiesz, zastawi się przewrócisz, no ewentualnie, wiesz. Czujesz, że nie próbuj się wszystko, no, się przewracać. Nie próbuj się wszystkiego odwracać, no. Wychodzimy, panowie, i walczymy od początku do końca. Już tak. Mamy szansę tu wywieźć korzystny wynik, naprawdę. Panowie, jak tylko mamy szansę, musimy, no bo to nie ma innego. Dokładnie, nie ma innego. Postawmy sobie jasno, musimy. W niego, w niego!
Paweł ty też. Ale ty, sędzia cały czas mógł zrobić karnego. Weźcie ich dobijcie, kurczę, proszę. Perła, gola, perła! Mobilizować się! Ajajaj, brawo, perła, brawo! Ten wynik taki jest, kurde, lekko. Tak, jeszcze jedną bramkę wystrzelili i było to podobnie. Troszeczkę było inaczej, pewnie. Lufa! Nie ma, no nie ma takiej sytuacji! Dokładnie! Ura, piękna sytuacja była! Do ostatniej minuty będzie nerwówka, do ostatniej minuty będzie ciśnienie. Sylwek jedną akcję zrobił, uspokoić nasze serce. O! Nie, kurde! Kartka teraz! Czerwona! To jest na czerwoną kartkę, a nie ta! Dobrze, już przeszło. Ty mówiłeś, a to nic się nie zmieni. O! To bardziej się jest człowiek niż piłka, nie? Tak jest. Dajesz na boisku. Fair play! Dobra piła, przejdzie. Oj, by bramę, sam by se strzelił. Jej, Gabryku, jej! Ubiję go. Jest. Tyłem go wołajcie, tyłem! Tutaj, zapraszamy! O! Chłopaki jest! Chłopaki jest! A to dla Syrka! Przepraszam! Kto wygrał mecz? Perła! To! Perła! To! Ale poczekaj, powiem Mirkowi o graniu. Wczoraj Majewski mówił to Pazura jak Majewski pierwszy raz przyszedł na plan filmu Killer i mówi: panie reżyserze, co ja mam tutaj grać? A Sztur mówi: słuchaj panie Majewski. Jak się pan nazywasz? Majewski, Szymon, to słuchaj pan Szymon Majewski. Grać to mogę ja, albo ewentualnie pan Pazura, a pan to możesz występować. Zawsze ładnie gra. To brakowało tej kroki na dzień. Musi jeden z tyłu stać. Gratuluję. Normalnie słyszałem. Dopisał chłopaku. Moja krew, chłopaku. Ale strzelił dwie od razu do prezesa. Jaki? Kontrakt to chce podpisywać. No. Pieczywa jest. Jest chleb. Nic nie stało. Ale są efekty, jak Adaś przyjeżdża na każdy trening, rozumiesz? I od razu dwie bramy strzela, no nie daje trzy. Ale wziąłem go od razu. Do torby, to wszystko pakuje. Tu mam dres, tak powiem, ten ładny, reprezentacyjny. Tam są resztę, mam treningowe takie rzeczy. Aby ludzie żyli w pokoju, a dzieci mówiły po polsku, najpiękniejsze lata poświęciłem wojsku. Chustę to w wojsku, do pamiątka się z wojska wychodzi. I se wisi, jako obraz. Jakiś tam kolorowy. Dostałem opaskę teraz w tym sezonie. Od trenera. No trener się zmienił po rundzie jesiennej, tak. Tu mam wszystko. Dresy, tu ręcznik, inne sprawy, są takie bardziej kosmetyczne. I co tu mam więcej? Buty, wiadomo. To takie na teraz. Tu są i drugie buty, to wiadomo, na halę.
ochraniacze zawsze nam, wiadomo, trzeba o nogi dbać. Tu mam treningowe rzeczy, to jest moja pierwsza koszulka, taka trochę zużyta, no ale na treningi w sam raz. I tak samo te spodenki, też mam 13 lat, materiał nie wiem z czego robiony, ale bardzo dobrze się trzyma. I stary dres też, perły z boku, to też takie na treningi, jak jakieś wiadomo, deszcze padają. Takie czy murawa taka brudniejsza, jak właśnie jesienią zimno, to tego, żeby oszczędzać, bo ten to mówię na mecze, a to są treningowe po prostu, stare nasze dresy. Co, tak wszystko się przydaje, no. I to w sumie taka moja półka, gdzie tu mam te swoje zawsze w miarę czyste rzeczy. Zawsze po meczu tylko wysuszę, wszystko później wkładam sobie i czeka sobie do następnego spotkania, następnego tygodnia. Panowie, już! Zbieramy się, jazda. Siedemnastkę z koszulki, a moje spodenki zginęły po tamtej rundzie. Nie wiem, bo kurde, naprawdę mówię, że ten pozabierali, kurde, każdy sam sobie gdzieś do chałupy, niby do prania i... A chodzą do kościoła, nie? Podchodzi się do gościa, gdzie masz koszulkę, nie? Wszystko. Ja mogę 18 minut podleczyć. 7 minut do wyjścia, panowie, 7 minut do wyjścia. Ja będę próbował robić wszystko, żeby zabierać gościa do boku. Zabieram gościa do boku, nie? On nawet tutaj, nawet tu. Tu będę z nim, nie? Bo on za mną poleci na pewno, na 100%. To wy we dwóch macie gry. Macie tutaj się robi 2 na 2. Piłkarsko jesteście lepsi, więc sobie poradzicie bez problemu. Panowie, trochę może miejsca. Tutaj firma pana Pintary. Gdzie tu jest ten najlepszy zawodnik sezonu? Tak. Tutaj firma pana Pintary ufundowała dla najlepszego naszego zawodnika prezent w postaci, no, no, nagrodę w postaci różnie. Tej torby. Ale już koniec! To było zeszły sezon. A gdzie jest Sylwek? Zeszły sezon! O, tutaj jest. O, proszę bardzo. To jest pan Sylwek. No tak. To gratuluję za zeszły sezon. I mam nadzieję, że w przyszłym roku i ja również pan będzie... Oby też nam był lepszy. Ej, dobra, Sylwek. Zobacz se później. No chciałem później, ale... Ej, szczerze? 20 minut zostało. Dobrze, dobra, dobrze. Koniec na już, już, ej, wyjazd! Dobrze, później. No. Dobra, i tutaj ja mogę... Ojej, jaki piękny dryf. No, nie pojechałem. Pierwszy mecz jest najtrudniejszy, już teraz z głowy. Derby, jak zawsze, nie? I tak, uwaga, czy wszyscy wtorek 19.15 gotowi? Czekaj, bo czy wtorek 19.15 wszyscy gotowi? Ładnie będzie. Autobus jak trzeba. Wszystko ładnie. Herb, Stokłosu proszę. Z jednej strony logo naszego klubu. 53 powstanie. Drugi herb. Wszystko klub, nazwa, adres. Jak tam przystało na kapitana, muszę obejrzeć wszystko. To związane z klubem, jak najbardziej. Sprawny, do wyjazdu gotowy autobus. Tak, pomalowany, jaka jest perła z autobusu. A ja cię, ich reklama, wszystko. Ja tylko przód na razie założyli. Oj, ile ich jest. Na nas. Witamy, witamy! Dawajcie, wszyscy
wszystko ekstra, panowie! Ale ja jestem. Pół godziny do meczu, no. Tu już w lewo na tym skrzyżowaniu? Tu w prawo. Tam dostajemy. Tutaj już tą uliczkę? Nie, tam dalej. Tutaj widać. Tu, o, tu w prawo. Tam oddają za. Palisz się z tyłu auto? Autokar się pali! To kurwa wypukujemy, nie robimy. Weźcie tą gaśnicę. Gaśnica. Klamka od tego, klamka! Dobra, dobra, nie chcę. Termostat się zaciął. Dobra. Nic nie jest. A czy tam wziąłeś pan? Wody trzeba. Mam, Borygo, mam. Włóż dziurę, włóż dziurę. Ale postaw, no. Ale to... Ale nie, po co? Jak po co? No ty musisz dać po co? Nie! Ten korek ci na urwie czapkę. No chyba wiem o co. Tego nie chodzi, nie dostaje trochę. Zaraz. Dlatego włączy. Trzeba otworzyć, no. Nie! Nie włączył się jeszcze? Nie. No to już, wszystko. To jest jeszcze kawałek drogi, no, tu jakieś boisko jest, to tutaj. To jest szkoła, tutaj na szkoła. I teraz już nie wiem jak jechać. I koło tu spotkamy, zatrzymujemy, żeby się dowiedzieć. Tego, o, tu kierowca jest, tam też kierownica. Proszę bardzo, na boisku, no, jak jechać? Tutaj w prawo i tam dojedziemy. Tak? Tu w prawo i dojedziemy. No nie, panie kierowca, bo gdzieś to musi być. Mówiła gdzie ci po prawej, po lewej coś mówiła, czy nie? Zapytajcie tego w czerwonym. Dobra, to zatrzymaj się, szefie. Przepraszam bardzo, na boisko arbitru to dojedziemy tędy? Nie wiem, ja tu nie tutaj jestem. A, dobra. Tylko nie wiedzieliśmy, że stoi słup na drodze. Czekajcie, może boisko. Aha, dobra, dzięki. No tak, wiemy, na Łazienkowskiej 3. Nie wiem, to kurwa. To była Andrzej. Słabe boisko. Ja mam sobie spokojnie. Dobra, ale ej, panowie, to tutaj... Wchodzimy. Dobra, idziemy do autogary, autogary też odprawę sobie zrobimy, nie? Poprosimy, żeby wszyscy wyszli i tylko tutaj zostajemy, tak, bo to nie ma co tutaj. Woda nasza? Dobra, idziemy do autogary. Woda nasza sprzęt zostawi, to musicie, nie? Panowie, zostaw stroje na razie. Na razie nie wiadomo, kto jest. Zostaw stroje. Te okna, drzwi zamknijcie. Dalej. Nie ważne, czy to A-klasa, B-klasa, kurna, ale to coś normalnie, bo to są jaja. Dobra, już, panowie, już koniec gadki. Ej, czy są? Czy ktoś tam jeszcze tam poszedł się bawić w tym? Raz, dwa, trzy, cztery, 16. Dobra, panie, jest prosta sprawa. Po pierwsze, chcę powiedzieć jedną rzecz. Jest... Jego mać 26 po 11. To już są pierwsze jaja, no. Zdarzyło się, kurwa, jakieś pompowanie paliwa, potem tu spóźnienie, kurwa, tam na zbiórce, tu jakieś autokary się psują. To są normalnie jakieś jaja, no. Okej, okay, A-klasa, A-klasą, no. Albo jeżeli chcemy się tak bawić, to bawmy się jak A-klasa i w ogóle olejmy wszystko, no. Albo coś porządnie róbmy, albo w ogóle nic nie róbmy, no. No to bez sensu jest, no. Dzisiaj jest mecz z Gnianką, no. Takie warunki jak nie inne. No i pierwsza sprawa, sami widzicie, przyjemnie awansować, już się nie bawić. Fakt, że oni grają też na okręgówce niby, to jest, ale takie baraki, no to zobaczcie, no to jest żenada. No to jest żenada i jak mamy się tak bawić, to jest przecież najmniejszy sens jest takiej zabawy. I przyjemnie byłoby, wiadomo, no dzisiaj to jest tak naprawdę, dzisiaj na dzień dzisiejszy, to na papierze to wiadomo, no jesteśmy faworytem, ale to dopóki się nie wygra, nie ma tematu, panowie. I tak, podam skład i co chcemy. Bramce, bramkarz, jedyny bramkarz. No. Bo to jest boisko małe. I tu się gra na stojąco praktycznie. Tak. Bez wybiegania, bez niczego. Bo tu nie ma gdzie wybiegać. No tak, idą sobie na siłownię. Tak. Sławek to jest chodzi. Nogi, to wszystko. Dlatego. I normalnie, żeby tak każdy chodzi, a konie chodzą. Ja tam je chwalę i tam czy coś. Ale przykładają się naprawdę do tej piłki, jak nie wiem. Wyjść na mecz, panowie, z przekonaniem, że jesteśmy lepsi. To jest pierwsza podstawa rzecz. To jest zespół, którego jeżeli Baniocha ograła 7-0 tutaj,
Panowie, to my jesteśmy w stanie ich walnąć 10. No. Tak do tego trzeba podejść. Jesteśmy jako jedność. Nie jesteśmy jakimiś jednostkami, tylko jako całym zespołem. Nie bać się włączyć dzisiaj, nie bać się włączyć, bo jest na to plac, pojechać sobie, ale też nie włączyć się gazem z piłeczką, tylko z klepką. Wyjść z klepą i ruszyć. Albo ruszyć bez piłki i wtedy wiadomo, wtedy albo Sławek przede wszystkim do ciebie to mówię. Albo Piotr, bo Piotr to rozumie, to ma. Ty tego nie rozumiesz. Może przez teściową, bo cię za dużo tam, wiesz, męczy, no. Sławuś, jak włączy się Paweł, ty jesteś lewym obrońcą, rozumiesz to? To jest kanon piłki nożnej, no. Nie, twarde nie jest kamieni właśnie, sporo. Miękkie jest, tylko że... Nie, ale jest po prostu boiskie, ale jest miękkie, elastyczne. To nie jest tarczy. Tak jest. Twarde to nie jest na pewno. Panowie, no wierzę w to, że dzisiaj my będziemy atakować. My będziemy atakować i szukać tych sytuacji. Dlatego spokojnie, pod bramką, panowie, jest sytuacja bramkowa, nie grzać się, tak jak ja ostatnio na mecz się grzałem. Nie bać się pograć, panowie, piłką w pierwszej połowie, ale tam wysoko, napastnicy. Jeżeli nie stracimy bramki, to na pewno każdy mecz wygramy, bo jesteśmy w stanie z każdym strzelić bramkę. Z każdym. Dobra, panowie, wiara, jeszcze raz wiara. Idziesz, mordeczka, idziesz! Ja pole karne wchódź! Kurde, ale zawodnik. Ładnie uderzył. Takie. Ale w ogóle. No i Niemiec wybił. I ten jak też powinien większą uwagę zwracać, bo oni więcej patrzyli za na plecy. No nie normalna. Tamta była z czerwoną zakrętką, a ta jest żółta. Wiceprezes, ale u nas są proszę, nie? Ale ty nie dyskutuj. Ale... Po co ty? Jej to musi! Sam! Jest! Oj. Tylko siatki nie porzuć. Cicho! Jest! Brawo, Perła! A nasz prezes nie wleźcie. Panie prezesie, można pana poprosić? Nie. Nie ma siły. Dogonić paniochę! Dachowców i tak pokonamy, chłopaki, nie przejmujcie się. Wyrzuć piłkę na nie wyrzucaj, po co? No jak to nie wyrzucaj, no czemu leżysz? Niech się leżą, nasza, przestań, na zawodnik leży. Na zawodnik leży. No to ja ci mówię, ty tylko zabijacie, opowiadałem o nim. Nie! Jaki wynik? Jeden! Mało! Dwa! Mało! Trzy! Mało! Cztery! Mało! A może pięć! Mało! Perła! Diabeł! Brawo, diabeł!
czujesz jak piłkarz. Nie, ale to wiesz, że mają takie małe dreszcze przychodzą, kurka wodna. Tak się śmiejcie się, ale... Maluję 11 na koszulce. Zobacz, tak, taki stadion, tu ludzie, nie? Tak. Zamykam oczy. Zamknij oczy na chwilę i dobra, jesteś zawodnikiem, nie? Wszyscy na ciebie. Strzeliłeś gola, fajna akcja. Kurwa. O, perła. Później można umierać już. Pierwszy od prawej zawsze wchodzi na boisko, wiesz, bo tak, pierwszy rezerwowy, drugi rezerwowy, trzeci rezerwowy. Nie, to bliżej środka tym wchodzi. 40 tysięcy chęć śpiewa, ty tak stoisz sobie, skupiony i zaraz będzie wojna, walka. Trzeba pisać, wysyłać. Gdzie się jest? Depnę się trawę? No frajda. Tak najbardziej. A, teraz poszło, teraz było. Teraz mam fajne zdjęcie normalnie. Sylwek. Zaraz będzie, panowie, proszę o pomoc. Ja tu kurczę, o kurczę. Trzeba powiadomić znajomych, gdzie się było, co się widziało, wszystko jak należy. Niech wiedzą, zazdroszczą. Żółty piach jest, no zobacz. Tak. Zagrzebnie, zobacz, zwykły żółty piach. No bo to taki tak się podkład robi pod taką trawę, żeby... Po prezesie proszę spojrzeć, wziąłem składniki wszystkie. Piękny. Robi wrażenie, nie? A te kryte, które mają? Może doczekamy się czasów, że w dokładnie będzie taki, prawda? Pan prezes się przesunie, prezesie. Dobra, to z prezesem byś zrobił. Jakie filmy panowie są? Perła. Polska SA. Macie biegać po wojsku. Nie biegamy, bo zimy zeszliśmy od razu. Przepraszam. Okej. W płaskich bucikach gramy trochę, także szybko nie zrobimy tu. Coś uciekło, nie wiem. Może to palne na dorzucę? Dzięki, powodzenia. Można od razu prosić. Zapytajcie go dwa słowa, jak zaczynał. Jak zaczynał? Powiedz im, nie, gdzie grałeś w najniższej klasie. Od 13 roku zaczynałem. A w jakim klubie to było? Olimpia Poznań. Aha. To czyli zaczynał dość wysoko. A wy powiedzcie mu, gdzie gracie, w jakim klubie? Perła Złotokos. Siódma liga. Perła Złotokos. Perła Złotokos. Szacunek. Żebyście byli takimi perłami. No. Szacunek. Dzięki. Stawiam między nimi. Dokładnie. Chcieli, prosili mnie o wywiad jutro po meczu. Może pytania? Dzięki serdecznie. Kurwa! Mam! A ile tam mam? No mam takie cenne. Cenne mam po prostu. Kosowskiego mam, bo mam krzynówka. Ja mam krzynówka Kosowskiego, mam żurawia, mam. Co? Fabiańskiego też mamy. No, 5. Dwóch bramkarzy. Ale mam, kurwa, Szymka mam. 6 mam jeszcze, Szymkowiaka mam. No, Szymka jeszcze. Szymka jeszcze mamy. Żurawski. Z Szymkiem zdjęcie też mamy. Kurwa, ale już mi serce wali, człowieku. Ja pierdolę. Mi się ręce się no. Polskiej piłkarskiej reprezentacji przed wyjazdem na Mistrzostwa Świata do Niemiec.
Kaziu jest? Rafał? Proszę wolno, bo to sprawdzam. Perła! Perła! Zapraszamy! To jest parking i powinniśmy jechać na parking. Dobra, już panowie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Panowie, podam skład i o co chodzi dzisiaj. W bramce Siniak. Ostatni gruby. Lewita Paweł. Prawita Hałek. Ostatni był wpisany w protokole Dent. To Dent? Środeczek, panowie, trójka. Krzenku, Kazik i Krzyniu. Grubi, jak się czujesz? Miałeś tam jakiś zjazd, czy nie? No to dobrze, to cieszy mnie. Jak grube to wytrzyma, bo jest, panowie, duży plac. Panowie, jest plac dla Sylwka i dla Diabełka. To jest dla was robota dzisiaj. Od was wszystko zależy. Hałek, musisz się skupić na tym, że nie ma prawa. To, co żeś zagrał z Baniochą, rewelacja, no. Pół razu ci nie ograli, no. Pół razu ci nie ograli na boku. I o to chodzi, no. Mówię, jest żaden zespół, oglądaliśmy go z trenerem, mówię, z Baniochą, to jest w ogóle mniej niż zero. I tak do tego trzeba podejść. Zaangażowanie, nie odpuszczamy, nie ma kartki, nie kartki, panowie, ci jedziemy na maksa. Dobra. Jeden za wszystkich, przez jednego! Jak tam sobie wyniósł, im kopnął po blisko, też nic, nie? Jak się nie uspokoi, to pana ustanowi pokój. Jeśli nauczy sędziowi, wtedy może pan robić gadać ze mną, kurwa, nie takie jaja. Trochę więcej skupienia na tym placu, no. My jesteśmy spóźnieni o każde, od tych czerwonych, o każde pół sekundy, no. On zdąży pierwszy salić nogę, on pierwszy wygra głowę. Ludzie, no. Bo oni się wam wpierdalają, a wy się przyglądacie, no. To wy się też wpierdolcie raz. Tylko, żeby wygrać czerwoną kartę. Ale było parę kart, nie? Kurwa, to ci, co nie mają kartki, się wpierdolą, no. Hałek, kurwa go mać, no. Jak to jest możliwe? Wytłumacz mi. Jak to jest możliwe? Masz piłkę na nodze, to się kurwa bawisz, no. Wypierdzieli ją od razu, no. I z tego poszła akcja. Paweł, jak możesz nie trafić piłkę? Wytłumacz mi. Nie mogę, bo jak jest pół metra ode mnie, to je nie dosięgnę, no. Nie mało. Kurwa, to biegnij za nią, to po co trafiasz nogą? To jedź do końca i on nie strzela. Na 17 nie wchodzi tam jeszcze. Nieważne, chodzi o to, że ty nie masz prawa dać się tak ograć na boku. Cały czas cię dzisiaj kręcę jak chłopa, rozumiesz? Jak chłopa! Nie mogę za nią jechać, bo była taka szybka i do środka. Ja przecież... Ale dlaczego on zdążył? No bo on wybiegał za mnie ze skrzydła. No to biec z nim, to przytrzymaj go, kurna, no. Jak ty nie ma na środku też. Nie drzyj się! Ciszej, chłopie, pierwsza postarze. Nie, Paweł. Krzyniu, nie masz prawa mi się cofnąć. Nie masz prawa, grasz jako trzeci napastnik. Wszystkie piłki do Krzyśka. Wszystkie. Krzenku, ty się obudzisz? Bo ani głową nie trafisz, ani nogą nie trafisz, jakieś wykroki. Masz problem, to przyjmij tą piłkę. Kurwa. I najgorsze, panowie, jadą z nami tam na ławce, że kurwa, kto my jesteśmy. Udowodnij się, żebym ja mógł sobie po meczu coś powiedzieć, podaj wynik. A tak to mi przyjdzie, podaj wynik, co ja mogę mi zrobić. No. Tu nie ma teraz. Gryziemy trawę teraz już. We wtorek jest trening i kuźnia. To będzie czterech, no trzech będzie. To przynajmniej to będzie. Kurwa, to będzie. Ale ostatnio w ogóle treningów nie ma, nie? Wtorek, czwartek, jak to? Wtorek, czwartek trening nie było? Tylko w obie strony jakieś, a nie tylko w jedną, kurwa. Ale to przyjeżdża. Bartek, kto przyjeżdża do treningu? Ale to, a to ja? A bo jak się mówi, będziecie czy nie będziecie? Jest trening, muszą być, no koniec, no. Kartki daj człowieku! Pole! Nie ma z kim!
wypowiada, czy ten, ty miałeś swoją ocenę, ja mam swoją ocenę. Ja uważam, że sędzia chuj zrobił, bo on chuj zrobił, ale kurwa, my się, musimy bramki strzelać, żeby wygrać, a my nie strzeliśmy. A nie było tak, że tam bramki nie uznał, tylko nie strzeliśmy bramki, to taka prawda. Tylko po prostu nie strzeliśmy bramek, no jest, kurczę, bady. Jako drużyna to byliśmy dziecięcy. No jak, no taka prawda, ja też tak uważam. Bo wszyscy z niego to nie przegraliśmy, wszyscy. My przegraliśmy na tak jakby w powietrzu się zatrzymała, rozumiem, że cię to zrobiła. Nie, patrz, Bartek jedzie. Ja się wiem, że nerwa. Wtorek, czwartek, 19:30. Spotykamy się, nie? Ani Krzyniu, ani Gruby nie grają w następnym meczu. O tym, że zaczyna się mundial, wiedział każdy, kto był w Monachium, niekoniecznie na stadionie. Muszę stać? No to stanę. Ale to będzie widać słuchawkę wtedy. Ile będzie ją widać? Masz na pierwszym planie. No tak będziesz mówił. No. Tak będę mówił. A, nie ma ich, tak jeszcze? Dobrze. Te rany rzeczywiście są bolesne. Krew cały czas chyba się powoli sączy. I to nie tylko u piłkarzy, ale także u kibiców. Dzisiaj tutaj w Barsinghausen pod hotelem, w którym mieszkają nasi piłkarze, było ich znacznie mniej niż kilka dni temu, jeszcze przed meczem z Ekwadorem. To jest odważny i położy się. Bo tu trzeba odwagą się wykazać, bo mogą przejechać. Chodźcie do nas! Zatrzymajcie się na chwilę, zatrzymajcie się! Minutę. Dobra, wiedź. Na ryby pojechali. Na ryby wyjebali. Wzięli wędki i wyjebali na ryby. Ja pierdolę. Nie. Nie, pewnie na dworzu siedzę gdzieś.
No nie, jak tam masz, widzisz, na Radości jest blaszak. To jak jest, jest jeszcze przecież tam jest... zatęchły jakiś no. biały, to pewnie tam nie wchodzili. Taka sama jest pogoda jak tutaj, no to przecież tam nie wytrzymają. Sobie poszli gdzieś w cień. Kibel bez wody przecież tam zginiły. No nie mają warunków, właśnie to takie jest, widzisz, no. Nie ma pieniążków, nie? Nic? Nic. Po meczu, no trudno, no to przerwie, no po meczu się dowiemy. Teraz jak już mi powiedziałeś, to wiesz, że... Nie wyjdzie. Kto jeszcze nie ma z Państwa folderu? Jeden poproszę. Bardzo proszę. Tak, tak. Wczoraj. A program mamy, tak? Miło powiedziałeś ten. Nie odbiera. Jestem Paweł. Mam 21 lat. No, co dzień gram w piłkę w klasowej drużynie. Pod Warszawą, takiej fajnej miejscowości Złotokłos. Gramy w tą piłkę. No, mieliśmy w tym sezonie szanse na awans i duże nadzieje. Niestety skończyliśmy na trzecim miejscu, tuż za awansem. Drugi rok z rzędu, Paweł nie dodał tego, drugi rok z rzędu zajmowaliśmy trzecie miejsce, także nam bardzo mało zabrakło do awansu. Grałem w B-klasie, grałem w A-klasie, no chciałem jeszcze w okręgówce i tak sobie do Lodboi, nie? Płynnie przejść i tam awansować do drugiej, może pierwszej ligi nawet. A kto bramki strzelił? Kto strzelał? Sylwek 4, Tryzek 1. No. No i tak ma być. Co? Co ty mówisz? No co ty gadasz? Czym dostał? Piłką dostał. Piłką od dostał? Od Tryska. Tryzek strzelał z woleja i centralnie go trafił. I wiesz, także no zęby o zęby, wiesz, mu zgrzytnęły i mówi, że cztery zęby ma pokruszone. No ale dosztukuje sobie teraz, że stomatologia... No tak, no ale kurna... No, prezesa, prezesa wiesz. Trzeba obciążyć za te zęby. Śmiał Sylwek, żebyś musiał kasę otworzyć. Ale wygrany mecz, to jest ważne. Ale, no jaki, musiał, ale jaki mecz musiał być dobry? No musiał być super mecz. No wiesz, estetycznie trochę straci, ale piłkarsko nie. Potęga! I nie ma przebacz. Od początku do końca trzy punkty. Wiara, wiara, jeszcze raz wiara. Jeden za wszystkich, wszyscy jednego! Środek, pokaż się! Strzel! No nie, znowu się okępkę wow. O kurwa! Brawo, Zdanek! Jest jak jest. Puść się od nam. Weź się od nam, bo dusz nam. Jest panowie ten, sezon dobiegł końca. Przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim za to, co żeśmy osiągnęli w tej rundzie. No, że jak możemy to zrobić, żebyśmy naprawdę, poważnie mówiąc, dwa razy w tygodniu spotkali się na treningu. To jest podstawa, dlatego tak kończę, a jednocześnie zaczynam od razu, nie? Nawet jak jest dwóch, warto to przeprowadzać. Musi być. Ale co zrobić? Ale co? Panie prezesie, nie. Nie, nie, to nie jest umowa, umówimy się na randkę, tylko jest, przypuśćmy, wtorek i czwartek trening i musi być. Czy jest dwóch, czy trzech, trening się musi, powinien odbyć. Takie jest moje zdanie. I pan prezes nie może powiedzieć, że z dwoma jest sens, no. Nie ma żadnego sensu zrobić z dwoma treningu, bo to nam nic nie przełoży się na mecz. Sylwek, jak do prezesa dzwoni, jest mu głupio dzwonić cały czas, żeby prezes po nas przyjeżdżał. Naprawdę, to jest naprawdę głupio, naprawdę jest mu głupio. Poważna sprawa, no to jest dla mnie najważniejsza rzecz. Czy będą chłopaki mieli jak dojechać tutaj w przyszłym sezonie tutaj dwa tygodnie? A ja uważam, że to nie jest problem. To nie jest problem. Że dobrze, że jest tak jak jest i że Rafałowi nic się nie dzieje. No. A niech go sfaulują i nie na bramkarze. Ale jak pamiętacie, że na 10 minut nie gadajmy o bramkarzu, jak my nie mamy treningu, no to o to chodzi. Zacznijmy o podstawowych rzeczach. O treningu. 25, o 19 trening, nie wiem, 18.
20 musi być transport z Warszawy. Prosta sprawa. To jest numer jeden. I wtedy zobaczymy, na czym stoimy. No. Musi być drugi bramkarz. I to jest... Pierwszy. Żądasz transportu, to ja też mówię. Musi być drugi bramkarz. Ale prezesie, czy pan prezes naprawdę nie rozumie najprostszych spraw? To jest 35 km z Warszawy. Pan prezes mnie da 20 km. Ale się tej Warszawy. Czy to znaczy, że ja mam teraz załatwić bramkarz, załatwić transport, załatwić wszystko? Jurek ma coś do powiedzenia, na ciągu. Tak, proszę. Ja załatwię bramkarza, jeżeli będzie transport. Możesz jechać, bo skontaktuj się z tym Brzeskiem.